za oknem upał, ale cała Polska szykuje się do zimy. I to, proszę Państwa, do bardzo chłodnej zimy. Brakuje węgla, brakuje nawet, jak się okazuje, drewna i ceny jeszcze rosną w zawrotnym tempie. Debata dnia, Polsat News i o finansach. Będziemy dzisiaj rozmawiać o polityce najpierw. Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość. Witam, dobry wieczór. Jan Strzeżek, Rzecznik Porozumienia. Dobry wieczór. Dobry wieczór, pani redaktor. Dobry wieczór. Janusz Cichoń, Platforma Obywatelska, także z nami. Dobry wieczór, panie pośle. Dobry wieczór. Chciałabym pokazać politykom i państwu także, chociaż państwo to raczej znają może tak od podszewki, taką rzeczywistość, jaką żyją tysiące Polaków, a może nawet nie tysiące. To jest spółdzielnia w Żaganiu, to co państwo za chwilę zobaczą w materiale, i takie problemy, z jakimi teraz na co dzień borykają się ludzie, którzy tam mieszkają. Ja w tej chwili dostaję emerytury 1215, no niech będzie 1020 zł, a płacę mieszkanie 1200 zł. Za centralne ogrzewanie płaciłam w 2021 roku 305 zł, a teraz podnieśli mi 859 zł. Żeby żona została na przykład sama, to musi się z domu wyprowadzić, bo nie będzie stać nawet na butelkę wody. Emerytury, co ja otrzymuję, to popłacę i zostaje mi 200 zł na życie na cały miesiąc. Zrobimy wszystko, aby ulżyć Polakom w tym zakresie. Te osoby potrzebują tej pomocy już w tej chwili. Sezon grzewczy jest oczywiście w listopadzie, ale rachunki spółdzielcy płacą każdego miesiąca. Być może pan premier niestety o tym nie wie. To jest wiadro hańby. 15 kilo węgla, 45 zł. Tyle wystarczy, żeby ogrzać dom przez jeden dzień. Żadną polityką pieniężną NBP nie jest w stanie obniżyć cen surowców na rynkach światowych. I nie jest w stanie zwiększyć podaży dóbr, których brakuje na skutek wojny lub pandemii. Musimy po męsku zmierzyć się z tym, co mamy, i dać sobie z tym radę. Pytanie brzmi, jak po męsku się z tym zmierzyć, jeśli nie zostaje ani złotówka na jedzenie, pani pośle. Tak jak przed chwilą pokazaliśmy w tym materiale z Żagania. I to nie jest jedyny taki przypadek w Polsce. Oczywiście, że mamy drożyznę w tej chwili, wszyscy o tym wiemy, ale to, panie redaktor, drodzy państwo, wiemy o tym, że mamy wojnę. Mamy wojnę za wschodnią granicą, wojnę na Ukrainie, ale to jest wojna również w Europie, wojna ekonomiczna w Europie. I to jest jakby sprawa jasna. Ci dobrze, ale co ci mamy sami, więcej do powiedzenia sami, ludziom, poza tym, że jest wojna, bo oni to wiedzą, że jest wojna. Za chwilę powiem, panie redaktor. Ci sami politycy, którzy dzisiaj krzyczą, że taka wielka drożyzna, ci sami krzyczeli niedawno, że ściągamy najwięcej węgla od Rosji, żeby zatrzymać węgiel. Został zatrzymany węgiel i to spowodowało pewną podwyżkę. Będziemy, ale chce pan powiedzieć, że opozycja krzyczała, wy zatrzymaliście i zaraz przez to jest takie nieszczęście? No, oczywiście, że przez... Nie wina opozycji, ja tylko mówię o tym, że jest hipokryzja opozycji, że hipokryzja raz krzyczy zatrzymać węgiel, a teraz jak jest podwyżka węgla, to mówi, że jest za drogi węgiel. To było do przewidzenia, że węgiel będzie drożał, ze względu na to, że zatrzymaliśmy z Rosji, ale teraz są przygotowane rozwiązania. Te rozwiązania będą na najbliższym posiedzeniu rządu. Będziemy reagować. My zawsze reagujemy w takich momentach. Rząd reaguje zawsze i na pewno będzie pomoc. Ale kolejny miesiąc ci państwo tam w Żaganiu i nie tylko płacą. Ja apeluję do wszystkich, żeby dziś wstrzymać się z zakupem węgla, poczekać chwilę. Ale to nie chodzi o to, bo pan mówi o odbiorcach indywidualnych, a problem polega na tym, że spółdzielnie teraz wprowadzają nowe taryfy, bo się przygotowują do nowego sezonu, tak, ale, i muszą kupować już węgiel ten... Ale za chwilę URE będzie sprawdzało te podwyżki cen, bo wiemy o tym, że nieraz są te podwyżki cen bardzo wygórowane w spółdzielniach i będą na pewno reagować. Na pewno tak nie będzie. Ale jak będą reagować? Będą oddawać tym ludziom, którzy nie mają ani grosza? URE będzie reagować na ceny, które spółdzielnie w tej chwili ustalają. I drodzy państwo, oczywiście, że możemy robić panikę. Możemy mówić, dzisiaj bardzo źle, nie ma węgla, będzie bardzo drogi, tak jak było z paliwem niedawno. Pamiętacie państwo? Już nikt nie skończył. Niektórzy wychodzili i mówili, że za chwilę będzie po 15, jutro będzie po 15 zł. Tak. No bo to była ta panika. Dziś też trzeba uspokoić sytuację. Mamy sytuację ciężką. To bez dwóch zdań chyba nie ma tej. Dobrze, nie ale ma tej człowieka, pośle, który dzisiaj powie, że. Ja nie chcę sytuacja siać paniki w tym programie. Jest sytuacja tylko ciężka, jak komuś nie zostaje mamy, ani złotówka na jedzenie, będziemy, to nie chodzi o panikę, będziemy, tylko że. Ale po będziemy nie ma wprowadzać co jeść zmiany, ten człowiek, będziemy wprowadzać pomoc. Zresztą premier to zapowiedział. Będziemy wprowadzać pomoc, która będzie interwencyjna.
interwencja na rynku. Czyli tak, opozycja powiedziała, że skończyć z tym importem z Rosji, ale nie przewidziała skutków. Jak ja słyszę pana posła, który mówi o tym, że poczekajmy, w sumie wszystko będzie dobrze, to ja chciałbym, żeby i ja bym się chciał dowiedzieć, i myślę, że nasi widzowie chcieliby się od pana posła dowiedzieć, to ile jeszcze trzeba czekać? Jeżeli ktoś ma kredyt hipoteczny, płaci znacznie więcej. Pan mówił o tym, że była histeria związana z paliwem. Ja dzisiaj jadąc do studia, kilkaset metrów od studiu, w którym się w tej chwili znajdujemy, paliwo po 8 zł. To jest ten efekt obniżek. Dobrze pan wie, że te ceny, które teraz państwo płacą, którzy teraz płacą nasi widzowie i które płacimy my, wynikają także z tego, że Orlen w tej chwili narzucił gigantyczną marżę. Rekordowa marża Orlenu. Niech pan dał skończyć, panie pośle. Musimy zrobić tak, jak pan mówi, ja cierpliwie słucham i również o to samo proszę. Gdyby Daniel Obajtek zdecydował się na mniejszą marżę, to paliwo nie byłoby teraz po 8 zł, tylko byłoby znacznie mniej. Jest pan inteligentnym człowiekiem i pani redaktor, jakbym mógł skończyć, jedno zdanie chociaż. Ja pamiętam, jak PiS straszył Polaków takim nagraniem z czasów Donalda Tuska, gdy mówi, że paliwo będzie po 7 zł. Pan chyba straszył. Ja bym to wziął. Pamiętam, jak mówiąc pan to szczerze, ja bym wziął. Ja nigdy w PiSie nie byłem, proszę mnie nie obrażać. Proszę mnie nie obrażać. Ale to też nie może być tak, że dzisiaj zapomnimy, że porozumienie było w koalicji. Ja pamiętam, jak pan to straszył. Panie redaktor, mam taki wniosek o wyłączenie mikrofonu panu posłowi, bo chciałbym chociaż jedno zdanie skończyć. Więc straszenie było, że za Tuska będą paliwa po 7 zł, a teraz mamy Ale to pan straszył, ja pamiętam. Jakbym znalazł taką wypowiedź, to wpłacę 100 zł na zwierzątkę. W sprawie tego, że po prostu jest kumulacja podwyżek z różnych stron, rząd mówi, żeby nie siać paniki, że opozycja nie przewidziała skutków wstrzymania dostaw węgla z Rosji. Panie pośle? Krzyczeliśmy rzeczywiście od paru lat, że import z Rosji rośnie. W 2015 roku było około 4 milionów ton, w 2019 12 milionów ton węgla z Rosji i krzyczeliśmy, przypominaliśmy PiS-owi jego własne deklaracje, że węgiel rosyjski zastąpić musi węgiel polski, wydobywany w polskich kopalniach. O tak się nie stało i dzisiaj ponosimy w jakiejś mierze tego konsekwencje. Ale zaraz. Państwo mówili, że trzeba polskie kopalnie utrzymywać, bo Unia Europejska mówi jednak, zdaje się, coś innego, panie pośle. Mówiliśmy też o tym, że mamy okres przejściowy, ale jeśli zużywamy węgiel w Polsce, to powinien być to polski węgiel i dawać pracę, zatrudnienie i zyski polskim podmiotom. PiS mówił to samo na początku swoich rządów i zdecydowanie wcześniej także, ale nic z tym tak naprawdę nie zrobił. Natomiast formuła, którą mamy do czynienia, jeśli chodzi o ustalanie cen w Orlenie, no mnie przypomina tak naprawdę czasy komuny, bo to jest formuła ewidentnie kosztowa, w ramach której Orlen ustala ceny z niewielkim narzutem zysku, biorąc pod uwagę koszty. Tyle, że te koszty mnoży, bo zakłada liczne spółeczki, zatrudnia doradców, zatrudnia rodziny, kolegów, przysłowiowych znajomych królika, ale dzięki temu, że rosną koszty, to rosną także zyski Orlenu. Ja bym chciała wiedzieć, jaki będzie plan rządu. Prosty przykład tylko. Jeśli koszty wynoszą 100 milionów złotych, to przy takim założeniu normatywny zysk może wynosić 10%, to jest 10 milionów. Ale jeśli się te koszty podwoi w taki sposób, o którym mówię, to tego zysku będzie dwa razy więcej, 20 milionów. Jaki będzie plan rządu, który... Panie pośle, sekundkę, bo apeluję o takie dynamiczne wypowiedzi, bo mamy dzisiaj wielu gości i też jest taka kumulacja tematów, które państwa... Ta formuła napędza nam inflację, nawiasem mówiąc, i jeszcze raz tylko powtórzę, albo podkreślę to, że to PiS sprowadził inflację do Polski, a tak naprawdę dzięki takim właśnie poczynaniom. Przed wojną było ponad 9% inflacji. Ale też realizują. Panie pośle, dobrze, Robert Telus teraz i odpowiedź na to. Wraz z tym, czy pan zna szczegóły tego planu, który we wtorek po posiedzeniu Rady Ministrów mamy usłyszeć? Panie redaktor, nawet jakbym znał, to bym dzisiaj nie powiedział, bo nie ja jestem jakby upoważniony do tego, żeby ogłaszać. Od tego jest upoważniony premier. Od tego jest upoważniony premier i premier będzie ogłaszał we wtorek po rządzie
ten plan. Na pewno będzie to plan, który będzie pomagał. I wiemy o tym, że będą ceny wrócą do cen sprzed tej wielkiej inflacji, jeżeli chodzi o węgiel. Ale pan mówi teraz o cenach węgla, tak? O węglach, mówię o węglu. No dobra, a co powiedzieć ludziom właśnie takim, którzy nie są odbiorcami indywidualnymi, którzy są w spółdzielniach i te spółdzielnie muszą się gdzieś zaopatrzyć w węgiel, tak, po to, żeby opalać bloki i w tej chwili już narzucają takie wysokie ceny energii. Pamięta, no bo... panie redaktor, jak była sprawa energii i była też ta sama sytuacja, że dopłacamy do energii. Na początku była inflacja, znaczy była tylko dopłata do indywidualnych. Było przez moment jakby zapomniana o spółdzielniach. Później była dopłata też do spółdzielni. Także ale przecież ja właśnie pokazałam panu spółdzielnie. Ale mówimy o spółdzielni, o energii elektrycznej. I to jest ta dopłata również i do spółdzielni. Także tutaj mamy pomoc jednym i drugim. I będzie taka pomoc, proszę. Panie pośle, jakby nie, czy ta pomoc nie jest spóźniona, jeżeli właśnie w tej chwili już spółdzielnie zatwierdzają podwyżki opłat za ciepło? Oczywiście, że chciałbym, żeby to było wcześniej, ale wiemy o tym, że mamy wojnę. Jeżeli mamy wojnę i mamy sytuację taką, ja bym chciał, żeby politycy odpowiadali za to, co mówią w studio, w telewizji, bo jeżeli słucham takiego pana posła, który no, jeden czy drugi poseł krzyczał, że ograniczyć wydobycie węgla, że musimy, bo Unia Europejska, to przecież Platforma Obywatelska w Unii Europejskiej rządzi, krzyczała, że do 2030, myśmy wynegocjowali do 2050 roku wykorzystanie naszego węgla. My walczymy o to, żeby korzystać z naszego węgla, a teraz ten sam poseł mówi, nie, myśmy chcemy wydobywać węgiel. No nie, to jest właśnie... Platforma Obywatelska rządzi w Unii Europejskiej, tak? No przecież koalicja, no jeżeli mówimy... Dobrze, ale to chcę, żeby pan cicho na to odpowiedział w takim razie i potem pan... Tak, panie pośle? I sprawa CO2 też przy okazji. PiS podwoił import węgla. Spadło zużycie, spadło owszem... Panie pośle. ...zużycie węgla w Polsce, ale wzrosło zdecydowanie węgla importowanego z Rosji, panie pośle. I to... Wy deklarowaliście, że ten import ograniczycie, a on wzrósł do 12 milionów ton rocznie. Tyle węgla z Rosji ściągaliście. No. Ale ograniczyliśmy i dziś sprawa ograniczenia spowodowała taką wysoką cenę. Bo teraz nie słuchać pana Cichonia, okay. Jak panowie razem. Natomiast wracając do kwestii spółdzielczych, to jest ewidentnie niedoróbka sejmowa, tak naprawdę rządowa. My na to zwracaliśmy uwagę. Mówiliśmy wyraźnie, że to trzeba naprawić na etapie tarczy antyinflacyjnej. Ale PiS nie chciał się nad tym pochylić. Mam nadzieję, że po tych medialnych komunikatach, przekazach, no jednak się to zmieni, że... Panie pośle, jest od 4 miesięcy projekt Koalicji Obywatelskiej w Sejmie w tej sprawie? Jest taki projekt. Nie wiem, czy ja nie znam projektu, ja tylko chcę jednak powiedzieć nawet wczoraj materiał w wydarzeniach o tym jednak powiedzieć chcę jeszcze jedną rzecz. No, jeżeli mówimy o tym, że koalicję, która rządzi w Unii Europejskiej, stanowi również Platforma Obywatelska, to trzeba wspomnieć również o CO2, o podatku od CO2. I trzeba również wspomnieć o tym, że siłę Putina, naprawdę zbudowała zła polityka Unii Europejskiej, Merkelowej, Tuska. No, ludzie, no, pamiętajmy o tym. No, przecież trzeba o tym pamiętać. I to Merkelowa i Tusk są odpowiedzialni. Panie pośle, są odpowiedzialni. Ale Merkelowa? Tak, są odpowiedzialni, bo to była zła polityka. Nie, ale chodzi mi o to, że pan tak mówi, no, Merkelowa. Jej, no, oczywiście, pani kanclerz, przepraszam. No, naprawdę przepraszam. Oczywiście, tak, to było za bardzo potoczne i bardzo przepraszam. Pani kanclerz Merkel i pan Donald Tusk, przewodniczący partii rządzącej w Unii Europejskiej, były premier. To niedawno, żeby, bo już tak, nie jest, żeby też. To oni odpowiadają za to, że Putin ma dziś taką siłę, bo oni zbudowali Putiny, no siłę Putina, energetyczną siłę Putina w Unii Europejskiej. To... Dlatego pan poseł powinien dzisiaj... Pan poseł dzisiaj powinien, to... wiedzieć o tym, za daleko to zbudowali. Panie rzeczniku, to sekundkę, dobrze, dosłownie, bo trochę wchodzimy w inny temat, jakbyśmy mogli go odrobinę tylko zmienić, ale zostaniemy przy tym, co, o czym mówimy. I... Chciałam w tym kontekście przypomnieć to, co powiedział dzisiaj pan poseł Suski w jednej z rozgłośni, jak tak pan z takim zapałem mówi o Unii Europejskiej. I też pan Suski napotkał na bardzo zresztą mocną odpowiedź ze strony marszałka Grodzkiego. Posłuchajmy. Unia Europejska nie jest żadnym gwarantem spokoju, gwarantem bezpieczeństwa. W żadnym zakresie tego słowa. Przypomnę to jeszcze raz, bo robię na karty konferencji. Nie otrzymaliśmy nawet eurocenta
na tych uchodźców. Bruksela próbuje nam pisać regulamin Sejmu, regulamin Senatu, regulamin Rady Ministrów. Oni się zachowują jak stali. No to są słowa równie durne, co niebezpieczne. Polska straciła wielką szansę finansową i polityczną. To, że ktoś ma niższy współczynnik inteligencji, czy jest niemądry, czy żeby nie powiedzieć, że jest idiotą, to nie jest niczyja wina. No, tak się rodzimy. Ale żeby się z tym publicznie obnosić, to już jest lekka przesada. Zdanie od pana jeszcze. Pani redaktor, drodzy państwo, jeżeli się nawet z kimś nie zgadzam, nawet z panem posłem, ale na pewno, rzecznikiem, z kolejnym rzecznikiem. Z rzecznikiem, przepraszam. To na pewno bym nie nazwał go, że jest mało inteligentny, czy jest niemądry, czy jest idiotą. Jak było to powiedziane przez marszałka. Ta wypowiedź marszałka jest skandaliczna, bo możemy się nie zgadzać. Możemy się kłócić, możemy się nie zgadzać, ale nie obrażać się. Jeżeli brakuje argumentów, jak tutaj panu marszałkowi Grodzkiemu, brakło argumentów, to zaczął wyzywać panu Suskiemu. A jeżeli chodzi o wypowiedź pana Suskiego... Że Bruksela jak Stalin. Jeżeli chodzi o wypowiedź, to ja powtórzę, że to, co powiedziałem. Siłę Putina zbudowała zła polityka Unii Europejskiej. I to trzeba pamiętać. I to, że dzisiaj jest wojna na Ukrainie, to jest powodem tego, że Putin poczuł się bardzo mocno. Rozumiem, co pan ma na myśli. I rzeczywiście przez lata wszyscy chcieli robić z Putinem biznes i robili. Oczywiście. Nie patrząc jeszcze na mało tego, panie redaktorze. Tylko czy mówienie, że Bruksela jest jak Stalin, wie pan, jest uzasadnione. Bo... Że chce zniszczyć Polskę. Dobra, bo to tam pan dalej Strzeżek, było... bo pan dość długo czeka tak, na Tak, to prawda. Odpowiedź. Tutaj nie ma co ukrywać. Marek Suski znowu wszedł na wyżyny swoich intelektualno-oratorskich popisów, nazywając Unię Europejską Stalinem i mówiąc, że Unia Europejska chce zniszczyć Polskę. A marszałek Grodzki Polskę. Powinien był tak to podsumować? Ja bym tak nie powiedział. Znaczy, ja uważam, że takie słowa w ogóle nie powinny padać w debacie publicznej. One są kuszące. Ja bym takich słów... Kuszące? Znaczy, mogą być kuszące, jeżeli chce się mocno zaatakować przeciwnika. Ja takiego słownictwa nie używam. Zresztą nie pierwszy raz rozmawiamy i z panem posłem, i z panią redaktor. Ja takiego słownictwa nie używam. Ja ani bym nie powiedział tego, co powiedział pan marszałek Grodzki, ani tym bardziej bym nie powiedział tego, co powiedział pan Marek. Ale zgadza się pan Marek, z tym, że Unia Europejska jest jak Stalin? Panie pośle, ale nie. Pani redaktor, mam wniosek. Mogę, jakbym mógł tylko skończyć, bo pan poseł mi tu konsekwentnie przerywa. No, co bym nie powiedział, to nagle wchodzi pan jak bull terrier i mi pan przerywa. Dlatego ja chociaż tak ze dwa zdania takie złożone bym chętnie powiedział. I pierwsze jest takie, że absolutnie Marek Suski przegiął, tylko że zdaje sobie sprawę z tego, że ma autoryzację od prezesa Kaczyńskiego na przeginanie. Nie pierwszy raz się w ten sposób wypowiada na temat Unii Europejskiej swego czasu. Miał mocne wypowiedzi o Unii na takich spotkaniach klubów Gazety Polskiej. No dobra, ale żeby było jasne, Bruksela chciała robić interesy. Ale to robiła, tak, że zachowuje się jak Stalin. No najmocniej przepraszam. Z jednej strony mówią, że zachowują się jak Stalin, że Unia zachowuje się jak Stalin, ale z drugiej strony, jak tylko można, to pieniążki bardzo chętnie bez Brukseli. Nie, żeby było jasne, wiemy, kto jest Stalin. Stalin ma na sumieniu miliony istnień ludzkich. Jeszcze jedna szalenie istotna rzecz. Także przez tego typu bezsensowne, głupie wypowiedzi, jak Marka Suskiego, już część pieniędzy należnych nam, tutaj aż bym zacytował premier Szydło, te pieniądze nam się po prostu należą, straciliśmy. Chociażby mieszkańcy województwa kujawsko-pomorskiego, którzy już grubo ponad 150 milionów złotych stracili właśnie przez pana Kumpa. Czy dostaniemy w ogóle pieniądze z KPO? Janusz Cichoń, a propos... I tego, co powiedział Marek Suski, i tej odpowiedzi marszałka Grodzkiego, i tego, jak Unia w tej chwili próbuje tę sytuację wyprostować, nazwijmy to. O, słowo na temat tego uzależnienia od Rosji, to przypomnę jeszcze raz. 4 miliony ton węgla w 2015 roku importowaliśmy, 12 miliardów ton węgla importowaliśmy w 2019 roku. A to daje moim zdaniem odpowiedź na pytanie, kto uzależniał w ostatnich latach polską gospodarkę od Putina i czy to była presja Unii Europejskiej, nie sądzę. Co do KPO, to przypomnę, że klucz to jest powrót Polski na ścieżkę państwa prawa, przestrzegania reguł europejskich związanych z niezależnym sądownictwem. Miliard kary płacimy. Ktoś za to ponosi odpowiedzialność. Miliard. Ale do tego środki z tego KPO powinniśmy mieć do dyspozycji już w ubiegłym roku. W ubiegłym roku tona asfaltu kosztowała 1500 zł w październiku. Dzisiaj kosztuje 3500. Tona stali
kosztuje dwa razy tyle, ile kosztowała w październiku. No to są wymierne, miliardowe straty. Płacimy za to my, polskie firmy, polskie samorządy, za nieporadność, nieudolność rządzących. No ale mówi profesor Glapiński, panie pośle, że na ceny surowców nie poradzimy nic na razie. Ale w październiku mogliśmy za te same pieniądze kupić dwa razy więcej niż dzisiaj. I za chwilę za te same pieniądze będziemy mogli zrobić coraz mniej. A mogliśmy te pieniądze mieć już w ubiegłym roku. To mogę powiedzieć, chocholi taniec PiSu i spory wewnętrzne doprowadziły do tego, że tych pieniędzy nie ma. Na koniec już zapytać państwa, panów. Europejskie, jeszcze jedno zdanie. Jedno. Jeśli chodzi o środki europejskie na emigrantów, na migrantów z Ukrainy, to my tak naprawdę nie wystąpiliśmy z żadnym formalnym wnioskiem do Unii Europejskiej w konkursach, które były ogłaszane i są w dalszym ciągu dostępne pieniądze, tylko formuła, która obowiązuje w Unii, to jest pewien program, projekt, propozycja wykorzystania tych środków i dopiero potem... Panowie, bo kończy się nam czas. Chcę powiedzieć, że e-Petrol podaje, że od poniedziałku czekają nas kolejne podwyżki, a jak żeby paliwa. I jutro, panie pośle, kierowcy mają organizować w wielu miastach na stacjach protesty. Ja jestem ciekawa, czy politycy są gotowi na właśnie protesty, na spotkania z takimi rozeźlonymi kierowcami, czy będą jak minister Cieślak, który nie uniósł ciężaru rozmowy z... Nie, uniósł, tylko doniósł od razu. Na... Jeszcze raz? No, doniósł, tylko doniósł. No, doniósł. No, ale widzi pan, że stracił stanowisko pana były kolega. To znaczy inaczej. No, i okazuje się, że nawet Jarosław Kaczyński konfidentów po prostu nie lubi. Oj, ale no, taki to pan fakt. Powiedział. A jak nazwać nawet? Donosicieli? Jak to lubi donosicieli? No w PiSie też nie lubią donosicieli, dlatego Cieślak został odwołany. Ale jak pan inaczej to nazwie? Ja myślę, przepraszam, a stracił stanowisko za doniesienie, czy za to, że... Za to, że to wyszło. Za to, że to wyszło. Panie, redaktor, ruszyła pani bardzo poważny temat, jeżeli mówimy o tych jutrzejszych protestach. Dlaczego te protesty są pod Orlenem i pod Latosem? Zastanówmy się. Czy to chodzi o... No, bo to jest polityka. Mamy w tej chwili 40%, nawet niecałe 40%. Ale ci kierowcy, którzy pojadą, Orlenu, będą uprawiać politykę, czy są wściekli? Nie, my mamy w tej chwili około nawet niecałe 40% stacji orlenowskich w Polsce. Mamy wiele stacji zagranicznych i protesty robią pod polskimi stacjami. Dlaczego? Bo to jest polityka. Mamy najniższe, jedno z najniższych paliw w Europie. I taką samą za baryłkę Niemcy płacą samą cenę, co Polacy. I u nas jest o wiele tańsze paliwo niż w Niemczech. O wiele tańsze niż w Niemczech. Ale panie pośle, ale rośnie cena paliwa najszybciej. Ale najszybciej w Polsce. Nie, panie redaktor, mamy najniższe ceny w Europie. Ale rośnie ta cena najszybciej. Ale dlaczego tak jest? Dlatego, że rząd interweniował. Obniżył VAT do minimum. Obniżył akcyzę. To są działania rządu po to, żeby ta cena paliwa była najniższa. A jutro organizatorzy tego protestu jadą pod Orlen. To jest typowa sprawa polityczna. Nic więcej. Ale zaraz, protestować, że oni będą robić politykę. Niech jadą protestują jak już pod wszystkimi stacjami. Jak się zmieniały ceny benzyny w krajach europejskich, to jest źródło... Pod polską stacją? Pod polskimi stacjami? To jest europejski biuletyn. Niech redaktor, pan zobaczy. Pani redaktor, niech pan spojrzy. Polska najszybciej rosną ceny. Ale mamy najniższe w Europie. I tak mamy najniższe w Europie. Mamy najniższe w Europie. To dlaczego ci kierowcy tego nie doceniają? Jeżeli stacji Polsat zależy na Polsce, to powinniśmy dzisiaj głośno powiedzieć, że protesty pod stacjami polskimi jest polityką i nic więcej. No to pan to mówi w stacji Polsat. Pani, to jest akurat wyjątkowo podle, panie pośle, bo pan sobie zdaje sprawę wbrew przekazowi dnia. Nigdy nie powiedział, że pan jest wbrew, ani to, co pan mówi, jest podłe. To jest akurat podłe. Nigdy nie powiedział, 8 złotych za litr. Inaczej, pan jeździ samochodem, prawda? Oczywiście, że jeździ. 8 złotych za litr paliwa, 95. Mówienie, że to są najniższe ceny w Europie, że to jest możliwe, że mamy taką samą siłę nabywczą jak Niemcy. Nie, co, najniższa ile litrów może kupić Niemiec za swoją pensję, a ile Polak? Mówienie o tym, panie pośle, że 8 zł to jest okej. Jeżeli przez ostatnie 7 lat PiS mówi o Orlenie jako o narodowym czempionie, bo tak Daniel Obajtek zawsze nazywa Orlen. I 8 zł mamy za litr. Możliwie największą marżę orlenowską. Możliwie dużą. Nie, dobrze pan wie, że gdyby Daniel Obajtek chciał, jakbym ostatnie
ostatnie zdanie. Gdyby raz pan kłamie. Szanowni państwo, wiecie państwo, dlaczego państwo płacą 8 zł za litr paliwa? Gdyby Daniel Obajtek chciał jednym ruchem, płaciliby państwo złotówkę mniej. Nie, no panie pośle. Gdyby zmieniono, że została marża Orlenu, gigantyczna marża Orlenu, to wtedy nie przekrzyczy mnie pan. Panowie, przepraszam, ja przekrzyczę panów i dopuszczę pana posła z Platformy. Po prostu nie cierpię tego, jak ty się nie rozpuszczasz. Panie pośle, niech pan krzyczy. Nie przekrzyczy mnie pan. A pan kłamie. Ale pan zależą przede wszystkim od ceny hurtowej, a wszystkie stacje w Polsce biorą paliwo od nie od kogoś innego, tylko od monopolisty dzisiaj już na polskim rynku, jakim jest Orlen właśnie. I mało tego, te stacje benzynowe mają dzisiaj zdecydowanie niższe marże niż miały jeszcze niedawno. Niektóre, z tego co wiem, nawet ujemne marże w ostatnich dniach. Nacisk na Orlen może spowodować, że zyski Orlenu będą niższe, że nie będą obciążały nas wszystkich w cenie paliwa, że wreszcie w Orlenie racjonalizuje się trochę wydatki i koszty. Wyobraźmy sobie sytuację, panie redaktor, wyobraźmy sobie sytuację, że Platforma Obywatelska... Panowie, zakrzykujecie pana posła, który... Sprzedaje Lotus, bo chcieli sprzedać Lotus. Ale nie sprzedała. Ale nie sprzedała. Nie sprzedała, no właśnie, ale chcieli sprzedać. I wyobraźmy sobie sytuację... Jezus, nie, bo mówią wszyscy... Nie, koniec. Robert Telus, Prawo i Sprawiedliwość, Jan Strzeżek, Porozumienie, Janusz Cioś, Platforma Obywatelska. Dziękuję, panie pośle. Mam nadzieję, że pan usłyszał, panowie nie usłyszeli. Ja kończę, eksperci za moment o cenach paliw, o inflacji, no o cenach po prostu, o pieniądzach. Za moment. Już naprawdę jeszcze pan... Od piątku do niedzieli tylko w KFC. Zamów swój ulubiony kubełek i odbierz drugi 50% taniej. Mega okazja. Drugi kubełek twojego ulubionego kurczaka 50% taniej. Tylko od piątku do niedzieli. Wdech. Wydech. Głowa prosto. Ramiona do tyłu. Tutaj otacza cię cisza. Tu czujesz, co znaczy harmonia. Nowy Citroen C5X. Plug-in Hybrid. Przypadkiem może ci się trafić wyjątkowa okazja, ale w pewnych sytuacjach sprawdzi się prąd z usługami serwisantów z Taurona. Nie z przypadku. Przypadkiem to mogą znajomi wpaść z wizytą. Ale fotowoltaikę warto mieć z Taurona. Pogoda to kwestia przypadku, ale ciepło w domu to ogrzewanie z Taurona. W ważnych sprawach postaw na ofertę z Taurona, nie z przypadku. Wybierz pewność i bezpieczeństwo. Sprawdź na tauron.pl/pewna oferta. Disney Plus to więcej niż możesz sobie wymarzyć. Od tajemnic magii. Los domu i rodziny jest w twoich rękach. Po magię bez tajemnic. Here we go. Od superbohaterów do bohaterów skandali. This machine is going to change the world. Disney Plus. Internet światłowodowy za darmo nawet przez 2 lata? Tak. Po raz pierwszy w Polsce. Tak po prostu? Tak, dla klientów Play internet światłowodowy od UPC nawet przez 2 lata za darmo. Nawet przez 2 lata? Nawet przez 2 lata. Ja chyba muszę usiąść. UPC przeszło do Play. Teraz po raz pierwszy w Polsce dla klientów Play internet światłowodowy od UPC nawet przez 2 lata za darmo. Bo w Play płacisz mniej. Play. UPC przeszło do Play. Teraz po raz pierwszy w Polsce, łącząc nasze usługi, można zyskać nawet 2 lata za darmo. Bo w Play płacisz mniej. Play. Pamiętam to uczucie, gdy potrzebowałam użyć kropli do swoich zmęczonych i wysuszonych oczu. I nagle okazywało się, że nie mogę już ich zastosować. Miałam wrażenie, że wyrzuciłam pieniądze w błoto. Dlatego zamieniłam stare krople na Wizik w niebieskim opakowaniu. Wizik to sterylne krople na zmęczone i suche oczy. Nawilżają powierzchnię oka i chronią przed długotrwałym dyskomfortem. Można je stosować nawet 12 miesięcy po otwarciu. Tak jest i ekologiczniej, i praktyczniej, i taniej. A na podrażnione i zaczerwienione oczy Wizik w czerwonym opakowaniu.
Dzisiaj poruszymy ważny temat dotyczący zdrowia kości. Według badań wraz z wiekiem nasze kości tracą gęstość, co może prowadzić do złamań osteoporotycznych. Warto je skutecznie chronić i wzmacniać, stosując wapń i witaminę D3 wzbogacone witaminą K2. Wszystko to znajdziemy w Molekin Osteo. Molekin Osteo zawiera wapń, witaminy D3 i K2MK7. To tak zwany trójkąt dla zdrowych kości. Molekin Osteo. To, czego potrzebują twoje kości. Głodny? Złap boksa! Wybierz dowolną pizzę i dwa ulubione dodatki. Twój boks już od 26,99. Tylko w Pizza Hut. Tylko teraz Biula, podkaszarka McTools z odchylaną głowicą żyłkową za jedyne 299 zł. Zapraszamy do multimarketu Biula i na biula.pl. W euro zawsze niskie ceny. Piekarnik Electrolux 600 zł taniej. Płyta indukcyjna Electrolux 500 zł taniej. Odkurzacz Raven w super cenie. Nie czekaj, kupuj już dziś w sklepach i na euro.com.pl. Lubię używać Vinted razem z rodziną. Dzieciaki zbierają zabawki i ubrania, których już nie potrzebują, a potem wspólnie wystawiamy je przez aplikację. Pobierz Vinted. Super Whoop No Limit w Kauflandzie. W tę sobotę ketchup łagodny Heinz 1000 gramów za 7,99. A wybrane wędliny z naszej lady aż 20% taniej. Kaufland. Super Whoop Whoop. Wyprzedaż Wisk. Fantastyczne oferty. Na przykład kołdra letnia za 145 zł, rabat 60%. Lub lampa solarna za 12 zł i 50 groszy, rabat 49%. Albo materac piankowy za 800 zł, rabat 49%. Dzięki usłudze Click and Collect możesz odebrać zamówienie online już po 30 minutach. Wisk. Scandinavian Sleeping and Living. Ktoś ma farta, drogie auta i bogatą żonę. Lub miliony w swojej skarpecie dzisiaj odłożone. A tobie starczy dwójka i los to kolekturka. I jest wygrana, grana, tydzień w tydzień wypłacana. Bardzo dobrze to rozgrywasz. Szybkie 600 dziś wygrywasz. Tutaj grana jest wygrana. Co tydzień 6 stówek. Co tydzień wypłacana. Przez rok cały moc złotówek. Mam coś dla was. Wow, Kinder Joy! Fast and Furious! Spy Racers! Dołączcie do Fast and Furious Spy Racers. Bawcie się z dziećmi nowym Kinder Joy. Chrupiące kuleczki w pysznym mlecznym kremie. Świat zabawek Fast and Furious Spy Racers. Pobierzcie aplikację i grajcie z dziećmi w Apply Do and Friends. Nie jestem niezawodna, ale mój makijaż jest. Nowy podkład Infallible od L'Oréal Paris. Pełne krycie i oddychająca formuła, która zostaje na twojej skórze. Teraz z witaminą C i SPF 25. Uczucie świeżości skóry przez 32 godziny. Odkryj Infallible od L'Oréal Paris. Eksperci, tak jak zapowiedziałam w tej części debaty dnia, Alicja Defratyka, ciekawe liczby. Dobry wieczór, Marek Zuber, ekonomista WSB, dobry wieczór. I Marcin Klucznik, Polski Instytut Finansowy. Ekonomiczny. Ekonomiczny. Wie pan co, po prostu nie zdarza mi się po prostu zakodować tak, żeby rasa dobrze nie wiem, mam jakiś po prostu inny, zupełnie inną taśmę w głowie, ale już... Dobry wieczór państwu. Jak najbardziej, bez zmian, dobry wieczór. Szanowni państwo, wczoraj powiedział pan prezes Glapiński, że musimy mężnie przez to wszystko przejść. To jak długo będziemy tę mężną drogę przechodzić? Pani Alicja Defratyka najpierw. Myślę, że bardzo długo. A to jak bardzo długo, to będzie zależało od wielu czynników. Bo to według mnie nie będą miesiące, a myślę, że to będzie na pewno powyżej roku, czy nawet dwóch. Taka znacznie gorsza sytuacja, z którą musimy się zmierzyć. To od ile będziemy musieli się z tym zmierzyć, będzie zależało zarówno od tego, jaka będzie sytuacja międzynarodowa, czyli od tego, czy skończy się szybciej wojna, czy zostanie uwolniony ten eksport z zboża z Ukrainy, ale też od polityki naszej władzy, która niestety może spowodować, że właśnie to długo będzie trwało bardzo długo. Dobrze, a w tej polityce naszej władzy dla pani co by było najważniejsze? Z pewnością ograniczenie w tym momencie wszelkich wydatków i niedosypywanie ludziom pieniędzy, żadne waloryzacje 500+, na 700+.
To nie, to już słyszymy, że tego nie będzie. Teraz tak. Natomiast jest mowa o przedłużaniu tarcz, a uwaga, Krystalina Georgieva, szefowa Międzynarodowego Funduszu Walutowego, powiedziała w BBC, że rządy powinny dopłacać konsumentom nie tylko do cen energii, ale też do cen żywności. Marcin Klucznik, Polski Instytut Ekonomiczny. Co pan na to? Faktycznie jest tak, że większość krajów Unii Europejskiej wprowadza takie rozwiązania osłonowe. One były wprowadzane już tak naprawdę parę miesięcy temu. One są przede wszystkim wprowadzone w tym celu, żeby osłonić te najbiedniejsze gospodarstwa domowe przed rosnącymi cenami. I to faktycznie jest wprowadzane w połączeniu z zaciskaniem polityki pieniężnej przez podnoszenie stóp procentowych. Tutaj rozumowanie jest bardzo proste. Chodzi o to, że chcemy ograniczyć łącznie popyt w gospodarce i w ten sposób walczyć z inflacją, ale przynajmniej częściowo osłonić te po prostu najbiedniejsze osoby, najbiedniejsze gospodarstwa domowe. W Polsce też chociażby o tym dyskutujemy. Ostatnio pojawił się wątek chociażby dopłacania tych profes do zakupu węgla. W przyszłym roku zimą, kiedy prawdopodobnie te ceny będą wysokie, no i to będzie właśnie taki rodzaj rozwiązania osłonowego. Dobrze, po prostu najbiedniejszych. Ale my pokazujemy już w tej chwili ludzi, którzy płacą takie rachunki, o jakich im się wcześniej nie śniło, i to są indywidualni odbiorcy i ci, którzy płacą spółdzielniom, które już się zaopatrują w paliwo na sezon, który dopiero nadejdzie. I co z tymi począć ludźmi? No, ja też uważam, że trzeba ich wspierać, tylko cały numer polega na tym, że my mamy pewien zasób pieniądza. Jeśli będziemy kreować większy zasób pieniądza, wszystko jedno, czy w postaci działalności... Co to znaczy kreować zasób pieniądza? No właśnie chciałem powiedzieć o tym. Mamy tak naprawdę dwie możliwości. Albo pożyczać, choć teraz mamy trochę większy z tym problem. Ja myślę, że on też jest związany z taką techniczną rzeczą. Ci, którzy kupują nasze obligacje, głównie fundusze, nie mówię teraz o polskich kupujących, fundusze międzynarodowe, emerytalne, inwestycyjne, innego rodzaju i tak dalej, one też trochę czekają na uprawdopodobnienie się końca podnoszenia stóp procentowych, bo tak to jest, że stopy procentowe wpływają też na ten prawdziwy zysk z obligacji, czyli na rentowność obligacji, i jak nie wiemy, kiedy się skończy ten okres podwyżek, no to lepiej nie kupować tych obligacji, bo będzie można je w przyszłości kupić taniej. Więc może to nie jest tak jakoś dramatycznie w tej chwili, jeżeli chodzi o tą chęć kupowania, o ten popyt na polskie papiery, na polski dług, ale jednak jest z pewnością znacznie trudniej. Więc to jest pierwsza opcja. No i druga opcja to jest oczywiście drukowanie. To jest to, co obserwowaliśmy w większości krajów na świecie, szczególnie w roku 2020, ale od czego bardzo jednoznacznie w tej chwili banki centralne albo odeszły, albo odchodzą. Ja myślę, że cały problem tego zarządzania tymi wydatkami osłonowymi jest taki, że my na przykład wydajemy 45 miliardów złotych na 500+, kompletnie bez sensu, także osobom, które mają dowolnie wysokie dochody. Tymczasem, ja to mówię od początku, no trzeba jednak zróżnicować te wydatki. To nie jest, nigdy nie był, bo niestety nie udał się w tym zakresie. Program wsparcia dzietności to jest normalny program socjalny, który pomaga szczególnie, czy powinien pomagać osobom wielodzietnym o niskich dochodach. Czyli pana zdaniem to jest ten moment na weryfikację 500+, ale nie żeby zabrać, tylko żeby skierować do ludzi, czyli wprowadzić kryterium dochodowe. I teraz tych 45 miliardów jesteśmy w stanie wyciągnąć, nie wiem, 15 miliardów złotych, czy może nawet więcej, i przesunąć je na przykład na 13 czy 14 emeryturę, bo rzeczywiście emeryci są szczególnie dotknięci tym wszystkim. Ale tutaj tak samo powinna być weryfikacja, bo osoby bogaci emeryci również otrzymują. Prezes Kaczyński, który ma bardzo wysoką emeryturę, również otrzymuje. On powinien otrzymywać. Również na tej zasadzie. Weryfikacja tych wszystkich dodatków pomocowych powinna dotyczyć nie tylko programu 500+, ale uważam, wakacje kredytowe. Kompletna bzdura w takiej formule. Jest, tak, ja się tutaj zgadzam. To jest, na miejscu kredytobiorców wcale bym się nie cieszyła, że te wakacje kredytowe wchodzą, bo one spowodują, że stopy procentowe będą musiały pójść jeszcze wyżej niż to, co zakładaliśmy. Dlaczego? To jest szacowane, to eksperci z City Handlowego wyliczali, że to jest tak, jakby bank centralny obniżył stopy procentowe o 1,5. Czyli te ostatnie podwyżki zostały jakby zmiecione. I teraz bank będzie musiał podnieść bardziej, żeby zniwelować ten efekt. To jest też jeszcze, to nie tylko uderza w kredytobiorców, ale tak naprawdę w nas wszystkich, bo jest wyliczone, tutaj banki szacują, że to będzie ich kosztowało około 20, nawet do 30 miliardów, a to się znowu przełoży na to, że jak banki muszą więcej płacić, to niestety osoby, które mają oszczędności w bankach, no nie mogą liczyć, że to oprocentowanie pójdzie szybko do góry. Ja bym się jakoś niespecjalnie chciała martwić o los banków, Marcin Klucznik. Ale powinniśmy, bo my wtedy, my jesteśmy dotknięci. Aha.
Pan Marcin, znaczy, co tutaj, pan na to? Jeżeli mielibyśmy się tylko jak szybko odnieść, jeżeli chodzi o te wyliczenia, znaczy o ile wakacje kredytowe osłabią to podnoszenie stóp procentowych, tutaj tak naprawdę jest bardzo duża niepewność, jeśli chodzi o tę skalę. Znaczy, tak naprawdę te obliczenia chociażby Banku City Handlowego opierają się o dosyć uznaniowe założenia co na przykład tego, jaki procent kredytobiorców będzie brać udział w tych wakacjach. To jest pierwsza kwestia. Druga rzecz to jest to, że podwyżki stóp procentowych działają przez różne kanały. Z jednej strony mamy oczywiście kanał walutowy, czy to, że one umacniają, chronią złotego przed osłabianiem. Z drugiej strony widzimy na przykład, że spada liczba udzielanych nowych kredytów hipotecznych. Właśnie spadła. Ona ostatnio była 40% niższa rok do roku. Tak, to było bardzo dużo. Po maju jest ponad 50%. No tak, ale dlatego, że po prostu ludzie nie mają zdolności kredytowej. Tak, to znaczy, tak, ale to... Ci, którzy mieliby ją rok temu, stracili ją w tym momencie. Tak, ale to oznacza właśnie, że ten kanał stopy procentowej działa i że to osłabienie wcale nie jest aż takie silne. Tak więc raczej to nie jest argument za tym, że te stopy procentowe będą wyższe. Też szczególnie, że tak naprawdę już teraz chociażby Narodowy Bank Polski zaczyna wskazywać, że powoli kończymy z cyklem podwyższania stóp procentowych, że czeka nas jeszcze jedna, może dwie podwyżki. To jest prawdopodobnie coś, co będzie się działo tak naprawdę, to przejście na przestrzeni teraz wakacji, ponieważ po prostu widzimy, że jest osłabienie gospodarcze, także słabszy wzrost gospodarczy, zarówno u nas w kraju, jak i za granicą. Widać to w zasadzie we wszystkich prognozach międzynarodowych, gdzie mówi się już teraz po prostu wprost o dużym spowolnieniu gospodarczym. I to jest Bank Światowy, to jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy, to jest OECD. Czyli pan na horyzoncie i to bliskim widzi koniec cyklu podwyżek stóp procentowych. Marek Zuber, czy pan ma taki sam widok? Ja mam swój bazowy scenariusz, to znaczy inaczej. Jak ja bym dzisiaj był w Radzie Polityki Pieniężnej, teraz zrobiłbym przerwę. Z całą pewnością nie podnosiłbym stóp ani w lipcu, ani w sierpniu. Poczekałbym, zobaczyłbym, jaka jest sytuacja, jakie są efekty. Ja się rzeczywiście spodziewam bardzo mocnego hamowania na świecie. Ono się właściwie już zaczęło. Zakładam, że i Stany Zjednoczone, i strefa euro, i Chiny wejdą przynajmniej w taką recesję kwartał do kwartału. To znaczy kolejne kwartały, przynajmniej dwa pod rząd, będą mniejsze, jeżeli chodzi o wartość gospodarki, niż poprzedni kwartał. I to też będzie element, który będzie wpływał na wyhamowanie inflacji. Jak popatrzymy sobie na taki inny wskaźnik inflacyjny, który nazywa się PPI, to jest taki wskaźnik, który pokazuje wzrost kosztów producenta, to mamy jakieś rekordowe poziomy w tej chwili, na przykład w Niemczech, tego wskaźnika, ale to wynika z tego, że mieliśmy także kupowanie na zapas ze strony przedsiębiorców. Dzisiaj magazyny są pełne. Jeśli zderzymy to z hamowaniem gospodarek, jeśli to się wydarzy, tak jak sądzę, to będziemy mieli taki dość mocny impuls wyhamowania tej inflacji, którą widzimy na świecie. Przede wszystkim, jeżeli chodzi o ceny surowców. Zresztą już widzimy tak naprawdę ten efekt, choćby na rynku aluminium, na rynku, nie wiem, prętów. Tylko my będziemy, zdaje się, hamować dłużej. I teraz, panie Agnieszko, jak zderzymy ten element z tą inflacją, z tymi polskimi czynnikami inflacji, których miesiącami nie chciał widzieć Adam Glapiński tak na marginesie. No, ale wczoraj powiedział, że, to może być że ci, tak, którzy go krytykują, są niedouczeni. To może, ja się zaraz do tego odniosę, to może być tak, że rzeczywiście tych podwyżek już dużo nie będzie trzeba. Natomiast cały numer polega na tym, słuchajcie, ja sobie zrobiłem takie zestawienie najbardziej prawdopodobnych czynników, które mogą w najbliższych miesiącach działać na rynek ropy. I to jest 14 punktów, a to są tylko najbardziej prawdopodobne. Niektóre to jest jednoosobowa decyzja, na przykład Putina. Nie wiemy, co będzie z tą inflacją. Putin się podobno gorzej poczuł wczoraj po wystąpieniu w telewizji. Potrzebował szybkiej pomocy. A czy pan wziął do siebie wczoraj znaczy, ja to biorę do siebie. Oczywiście nie pada moje nazwisko, ale ja się od dłuższego czasu nie zgadzam z tym, co... Zresztą, panie Agnieszko, po pierwsze, to nie tylko my, ekonomiści rynkowi, bo mamy dwóch panów, czyli Gartera i Harta, którzy chcieli podwyższać stopy procentowe w zeszłym roku, bodajże w kwietniu i w maju. Ja się absolutnie z nimi zgadzałem, jeśli chodzi o ten kierunek. Już pomijam retorykę konferencji, słowa, które tam padają, więc tacy jak ja, czyli nie zgadzający się z tym kierunkiem, to są lobbyści, cwaniacy, no, niedouczeni ekonomiści i tak dalej. Tylko różnica między nami, a tak to określę, szefostwem NBP-u, czy sporą częścią rady poprzedniej, jest taka, że my od połowy zeszłego roku mówiliśmy o tym, że dwucyfrowa inflacja jest bardzo prawdopodobna. A Narodowy Bank Polski, zresztą pani również, a Narodowy Bank Polski nie chciał jej widzieć, więc ja, wie pani co, ja jestem w ogóle zażenowany tymi konferencjami, bo mnie się prezes Banku Centralnego na świecie, wszystko jedno, czy to są Stany Zjednoczone, Rezerwa Federalna, czy to jest Bank Anglii, czy Europejski Bank Centralny, kojarzy z człowiekiem na poziomie, który nie robi osobistych wycieczek. On się może mylić tak samo, jak my się możemy mylić, ale nie robi osobistych wycieczek. To jest tylko człowiekiem, tak jak my wszyscy. O co tak? Nie, pani Agnieszko, to jest bardzo ważna funkcja. Funkcja, która opiera się na wiarygodności. Funkcja, która opiera się na przewidywalności. Ani wiarygodności, ani przewidywalności w tej chwili w NBP nie ma. I to jest źle.
On uderza faktycznie we wszystkich ekonomistów, bo... Z tymi, którzy się nie zgadzają. I nie czytajcie tych, którzy też krytykują, bo też ale są niedouczeni. To zdecydowana większość ekonomistów, bo tak jak słucham też innych, to mniej więcej mówimy podobnym głosem od wielu miesięcy. A ci, którzy popierają tą politykę i słowa prezesa Glapińskiego, to tak naprawdę tam ekonomistów jest niewielu. Albo na palcach, to są bardziej politycy. Natomiast ekonomiści, którzy się tym zajmują, są po drugiej stronie barykady. I prezes Glapiński ich tymi swoimi słowami ewidentnie obraża. Ja bym tylko może nie używał słowa barykada, bo właśnie nie chciałbym, żeby takie słowa padały. To Glapiński zaczął w ten sposób do tego podchodzić, prawda? Natomiast tak, chodzi o to, że... Bo pan profesor powiedział, że zgodnie z najnowszymi analizami pod koniec przyszłego roku być może będzie możliwość obniżania stóp procentowych, a z drugiej strony powiedział, że w lecie ta inflacja powinna osiągnąć szczyt, potem się stabilizować. Dlaczego w takim razie będziemy musieli czekać jeszcze ponad rok z obniżkami stóp procentowych? Przede wszystkim dlatego, że obecnie mamy wysoką inflację i schodzenie z tej wysokiej inflacji zajmie nam tak naprawdę kilka lat. Znaczy stopy procentowe podwyższamy teraz nie dlatego, że mamy wysoką inflację tylko tu i teraz, ale także dlatego, że chcemy ją obniżyć właśnie w horyzoncie jakichś 2-3 lat. I to faktycznie... 3 lata, pana zdaniem, tak? Czy zdaniem zejście to zajmie nam NBP, zejście do celu? Ale do celu NBP rozumianego jako 2,5%. Natomiast my... A te 6 to będzie kiedy? Które wczoraj też wieszczył pan profesor Glapiński. 6% na inflacji? Tak. My byśmy oczekiwali tego prawdopodobnie, to będzie zależało od wielu czynników, być może w drugiej połowie przyszłego roku, to jest wyobrażalne jak najbardziej. Natomiast tutaj jest dużo czynników, chociażby takich jak tarcze antyinflacyjne, to kiedy one będą zdejmowane. Tak więc tutaj oczywiście dużo się może zmienić. Aha. Ja tylko, jeśli mogę, jedną rzecz. Musimy pamiętać o tym, że ja cały czas zakładam, tak jak powiedziałem, to jest mój bazowy, chyba już trochę optymistyczny scenariusz, że my jednocyfrową inflację zobaczymy w tym roku, pod koniec roku. Tylko ona w dużej mierze będzie wynikała z tak zwanego efektu bazy. To znaczy mieliśmy już wysokie inflacje pod koniec zeszłego roku, one nam się zgubią i w związku z tym rzeczywiście ta inflacja rok do roku, czyli ta, która mówi nam o różnicy cen tego koszyka dóbr i usług, na przykład w listopadzie w stosunku do listopada 2021, będzie nam prawdopodobnie dość mocno się zmniejszała. Ale to nie znaczy, że nie kończą się napięcia inflacyjne. Ja się najbardziej boję tak naprawdę, i to jest największe ryzyko dla tej mojej prognozy dzisiaj, jeżeli chodzi o te polskie czynniki, spirali płacowo-cenowej, którą już mamy. Ona już jest. To jest tylko pytanie, czy będzie się rozkręcała. Jestem troszeczkę większym optymistą w tym bazowym scenariuszu. To znaczy ja zakładam, tu się zgadzam z Glapińskim tak na marginesie, że mamy szansę na 6%, może nawet w pierwszym kwartale w przyszłym roku, i mamy szansę zejść poniżej 4%, już to tak, niech będzie ten, no mówmy już powiedzmy o tym obszarze, który Narodowy Bank Polski chce, czyli 2,5 plus minus 1,5 punktu procentowego. Mamy szansę zejść moim zdaniem na przełomie 2023-2024 roku, ale to jest wersja, tak jak powiedziałem, dość optymistyczna. Czy pan, tak? To jest optymistyczna, no i oczywiście przy założeniu, że te czynniki zewnętrzne będą nam sprzyjały, bo tak jak wiemy, nie wiadomo, w którą kierunku jeszcze ta wojna będzie się toczyła i jak bardzo mogą nas dotykać pewnie jeszcze jakieś kolejne sankcje, więc tutaj jest dużo tych tak zwanych ale. Ja faktycznie zakładałam, że będzie tutaj, nie tak jak pan, że to już będzie koniec. Ja zakładam, że jeszcze w lipcu będzie kolejna podwyżka do 6,5. Ja powiedziałem, że ja bym nie robił tej podwyżki. Natomiast co oni zrobią, to jest zupełnie... Ja zakładam, że jeszcze będzie do 6,5. Później faktycznie będzie takie wstrzymanie. W sierpniu w ogóle nie ma posiedzenia Rady Polityki Pieniężnej. Jest chyba, ale takie, które nie jest... Tak, nie dowiemy się po tym posiedzeniu. Dokładnie, więc myślę, że będzie takie ze 2 miesiące oddechu. Natomiast później, właśnie żeby zaobserwować, w którą stronę to będzie szło. Natomiast później ja spodziewam się, że jeszcze mogą właśnie nas te podwyżki czekać ze względu na te wakacje kredytowe, ze względu na to, że ta 14. emerytura będzie wypłacana jakby w szczycie tej inflacji, którą przewidywaliśmy na wakacje. My, większość ekonomistów szacowała, że ten szczyt przypadnie na wakacje właśnie 15-16%, ale to było jeszcze zanim oni zdecydowali, że będzie wypłata wcześniejsza 14. emerytury. Zanim powiedziano, że wakacje zaczną kredytowe obowiązywać. Ale mówi pan Plucznik, że tak, że nie mamy dokładnych takich, nie wiem, przewidywań, danych, ile osób może chcieć, bo może właśnie nie będą chcieli ludzie korzystać tak bardzo z tych wakacji, wiedząc, że potem to się skumuluje. Znaczy to się tak naprawdę opiera na bardzo trudnych obliczeniach. W normalnych warunkach banki centralne badają właśnie, jak silnie następuje tak zwana transmisja polityki pieniężnej. Innymi słowy, mówiąc prościej, jak mocno podwyższanie stóp procentowych obniża nam inflację. I normalnie takie badania faktycznie się prowadzi,
Problem polega na tym, że w Polsce od 2015 roku tak naprawdę nie mieliśmy ruchu na stopach procentowych aż do wybuchu pandemii. A oszacowania w takim modelu NBP obecnie są nieistotne statystycznie, co mówiąc w języku polskim znaczy tyle, że dokładnie nie znamy siły wpływu tych podwyżek stóp procentowych na inflację. To jest już pierwszy taki fundamentalny problem, dla którego tak naprawdę... To teraz wie pan, ile sobie ludzi zadaje pytanie, to po co ja płacę te wyższe raty? Ale znaczy nie, tutaj trzeba jedną rzecz wyklarować. Wiemy, że to działa, wiemy, że to działa zdecydowanie, natomiast dokładna skala tego działania jest trochę niewiadomą. Działa? Podwyżki stóp procentowych oczywiście, ale, że działają. Oczywiście, że tak. No. I zresztą już zaczynamy to widzieć, nawet właśnie przez fakt, że jest mniejsze zapotrzebowanie. Mamy jeszcze chwilę do spodnie. Ja chcę o paliwa przez ten czas, jeśli możemy, bo jutro protesty na stacjach paliw. Mówił przed chwilą pan poseł Telus, że jeśli ktoś jutro, że to w ogóle będą protesty polityczne, bo tylko przed polskimi stacjami, a my mamy dbać o nasze stacje, a nie tam protestować. Ale dlaczego przed polskimi stacjami? Dlatego, że jak słyszymy znowu o decydentów, już nie mówię teraz o polityce, tylko od wiadomych, o jakiej mówię, spółka Skarbu Państwa, to nie słyszymy tam cały czas informacji o tym, że marże wzrosły. No i są trzy poziomy tych marży. Na produkcji hurtowa i detaliczna. I pani Agnieszko, no wystarczy popatrzeć sobie na dane za pierwszy kwartał. To są spółki giełdowe i Lotos i Orlen i zobaczyć, o ile wzrosła marża na produkcji. Moim zdaniem 30-40 groszy z tej ceny, nie wiem, czy to jest dużo, czy to jest mało, ale 30-40% z tej ceny wynika z tego, że się na nas dzisiaj więcej zarabia. Ktoś dojeżdża codziennie do domu albo ma firmę transportową. No dobrze, a bo pan był wśród tych, którzy mówili, że może być nawet 15 złotych za litr. I tu też padły przykre słowa pod adresem tych, którzy tak mówią. Panie Agnieszko, jeżeli każdy analityk, ja się tym zajmuję 20 lat, budujemy różne scenariusze, przynajmniej trzy. Nazwiemy go realistyczny, optymistyczny i pesymistyczny. W pesymistycznym scenariuszu to nie jest niemożliwe. I tylko tyle chciałem powiedzieć. Ja zakładam, że To w takim scenariuszu to jeszcze wiele innych rzeczy jest niemożliwe. Ale trzeba po jednym zdaniu. Oczywiście, że trzeba. Trzeba zakładać, bo dobra koniunktura i taki dobry czas usypia czujność. I my wtedy kompletnie nie szykujemy się na gorsze czasy. I trzeba właśnie mówić. To nie jest po to, żeby straszyć, tylko żeby przestrzec, żeby właśnie nie podejmować złych decyzji, żeby do tego pesymistycznego scenariusza nigdy nam nie doszło. Bo ja też nie wykluczam, że może się zdarzyć scenariusz turecki z inflacją na poziomie 70%, to jest mało realne, ale jest wciąż prawdopodobne. I na to też powinniśmy uważać, żeby tymi działaniami, które są podejmowane obecnie, do takiej sytuacji żeby nie doprowadzić. Żeby się nie cieszyć tymi 6%, tak, procentami na rozwiązanie. Co powiedzieć na koniec tym kierowcom, którzy jutro pojadą protestować na stację? Cóż, zdecydowanie czekają nas wyższe ceny benzyny. To jest nieuniknione. Natomiast tutaj prawdopodobnie nie czekają nas takie poziomy, że do 15% za litr. To, czego byśmy raczej oczekiwali, oczywiście tak, to być może raczej 9, 8,5 to jest wyobrażalne. To będzie zależeć od wielu czynników, chociażby ceny ropy na rynkach światowych. Natomiast tutaj raczej oczekiwalibyśmy, że po wakacjach, w miarę tak jak będzie się osłabiać koniunktura globalnie, być może będą też trochę stabilizować się ceny ropy, to będzie spadać. Tak, drogie wakacje, a potem nie wiadomo jak bardzo zimna zima. Na ile się zabezpieczymy. Tak, ale tak jak złożone ręce, ja przynajmniej sugerują... jestem za tym, żeby rzeczywiście pomóc tym, którzy mają... No szczególnie to wykluczenie związane z kosztami energii jest bardzo dotkliwe, więc mam nadzieję, że program będzie. Tylko, że bazujący na tych środkach, Marek Zuber, Alicja Defratyka, nie uważam, że będzie 15 złotych za litr, panie Agnieszko. Okej, rozumiem. Będzie 8 skaczyk. Bardzo państwu dziękuję. Raport już na horyzoncie naszego studia. Widzę spokojnego weekendu, szanowni państwo, i do zobaczenia w poniedziałek. Dziękuję bardzo. Już w sobotę. Debatę tygodnia o 20:00 poprowadzi Grzegorz Jankowski.